Kalmar to jedna z najbardziej zgorzkniałych, pesymistycznych i przykrych postaci w popkulturze. Cały czas niezadowolony z życia, zrzędzący, wywyższający się ponad innych, wszędzie znajduje negatywne cechy. Jednak czy jest to jego własna decyzja i świadoma kreacja? Czy może jednak Skalmar to po prostu ofiara swoich ograniczeń, zaburzeń, dysfunkcji oraz SpongeBoba? Cześć, ja jestem Cyprian, a dzisiaj wspólnie z kanałem Nie Wiem, Ale Się Dowiem zajrzymy w mroczne życie tej postaci, analizując, co tak naprawdę poszło nie tak. Zastanowimy się, dlaczego Skalmar przegrał życie. Skalmara poznajemy już na samym początku serialu, kiedy to w restauracji pod tłustym krabem zmywa z szyby pewien napis. Zapytasz, co to za napis? Otóż, no właśnie. Na szybie czerwonymi literami namalowano karykaturę Skalmara z podpisem Przegryw. Prosty przekaz dla widzów kreskówki. Macie do czynienia z najnudniejszą postacią w całym uniwersum, poniżoną do tego stopnia, że musi zmywać swoją własną karykaturę z budynku, w którym pracuje. Zastanówmy się więc, jaka mogła być przyczyna takiego aktu wandalizmu. Przecież Skalmar to tylko kasjer w restauracji. Nie wydaje się to być rola na tyle istotna i kontrowersyjna, żeby wzbudzać w mieszkańcach Bikini Dolnego tak skrajne emocje. Mimo to jednak ktoś postanowił publicznie wyrazić swoje niezbyt pochlebne zdanie na temat tego bohatera. Czyżby faktycznie był aż takim przegrywem, że stał się wręcz symbolem zmarnowanego życia? Skalmar to obywatel w średnim wieku. Wydaje się być starszy od swoich najbliższych sąsiadów, SpongeBoba i Patryka. Jest ich zupełnym przeciwieństwem. Podczas gdy oni cieszą się praktycznie każdym, nawet najgłupszym elementem życia, Skalmar pozostaje przygnębiony i ponury. Teoretycznie wiedzie poukładane życie. Stabilna praca, ekstrawagancki dom o nieszablonowym wystroju i nieskazitelnie czyste podwórko. Do tego pasja, zafascynowanie sztuką. Od malarstwa przez aktorstwo po muzykę. Ktoś nieznający serialu mógłby powiedzieć, że brzmi dobrze. Jednak wy dobrze wiecie, że tylko z opisu. Bowiem na żadnym z tych pól Skalmar się nie realizuje. Każdy wymieniony element zamiast przysparzać mu satysfakcji, tylko pogłębia jego depresyjny stan. Idąc po kolei, Skalmar nienawidzi swojej pracy. Jest w niej zmuszony do kontaktu z pozostałymi mieszkańcami oceanu, czego nie znosi. Wręcz gardzi innymi stworzeniami. Idealnie obrazują to rozmowy z klientami. Skalmar podczas rozmów jest obojętny, marudny i zniechęcający. Widać, że stoi za ladą tylko dlatego, że musi. Gdyby nie fakt, że jego współpracownik, SpongeBob, ma nad wyraz wysoką etykę pracy i produktywność, to restauracja prawdopodobnie by upadła. A dodatkowo, umiejętności społeczne Skalmara są na tragicznym poziomie. Nigdy z nikim się nie integrował, ani w pracy, ani w prywatnym życiu. Poza marudzeniem jest jeszcze jeden aspekt, przez który Skalmar nie potrafi wejść w jakąkolwiek wartościową interakcję. Ten aspekt to jego ego. Potężne, wybujałe, astronomiczne ego. Skalmar uważa się za lepszego od innych. Istotę inteligentniejszą, o bardziej wyrafinowanym guście. Niektórzy mogą pomyśleć, że to częściowo zrozumiałe, że uważa się za lepszego. Społeczeństwo wokół go nie satysfakcjonuje, więc pozostaje na nie zamknięty, a ta cała pogarda wobec świata to tylko efekt uboczny. Ale czy na pewno Skalmar jest taki inteligentny? Owszem, może i ma intelektualną przewagę nad resztą Bikini Dolnego, jednak nic, dosłownie nic nie zmienia w swoim marnym życiu. Wręcz wegetuje. Nie potrafi nawet przeżywać nowych doświadczeń bez niechęci. Jest świadomy beznadziei swojej codzienności, a jednocześnie nie kiwnie nawet palcem, a raczej macką, żeby cokolwiek zmienić. Mógłby wykorzystać swój intelekt, aby dokonać przełomowej zmiany we własnym życiu. Ale najwidoczniej jest na tyle zgnuśniały, że nawet na to go nie stać. A może po prostu jest mu dobrze w takim układzie, w którym może sobie narzekać i gardzić wszystkimi wokół. To jego strefa komfortu, w której może mieć wyimaginowaną przewagę, bo tak naprawdę niczego więcej nie jest w stanie osiągnąć. Dobrze widać to po tym, w jaki sposób podchodzi do swojej pracy. Skalmar nie przykłada się do pracy kasjera, ponieważ w swojej arogancji uważa, że ten zawód jest poniżej jego godności. Patrzy na bycie kasjerem w sposób pogardliwy i czuje wstyd.
byt. Dobrze widać to w momencie, gdy chciał ukryć przed Skalmirem miejsce swojej pracy. Trzeba napomnieć, że zatrudnienie w tego typu zawodach nie jest żadną ujmą. To po prostu praca. Jednak Skalmar podjął się zajęcia, które nie odzwierciedla jego intelektualnych możliwości. Każdy dzień pod Tłustym Krabem przypomina mu o zmarnowanym potencjale i niewykształceniu się mimo dużych predyspozycji. Nie potrafi wyzbyć się arogancji, zgorzknienia i sumiennie wykonywać powierzonych obowiązków. Przez taką postawę niszczy nie tylko siebie, ale z pewnością nie poprawia dnia osobom, które przychodzą złożyć zamówienie. Pomimo rzekomej inteligencji, Skalmar podejmuje głupie decyzje. Wybrał instrument, na którym nijak nie da się grać bez udziału palców. Potrzebnych jest aż 10, co w przypadku mackowego stwora może stanowić niemałą przeszkodę. Oprócz tego pragnie zajmować się tańcem i aktorstwem. Zupełnie pomija jednak fakt, że się do tego kompletnie nie nadaje. Wydaje mu się, że jest wybitnym klarnecistą, tancerzem i aktorem, a jest wręcz przeciwnie. Warto zwrócić uwagę, że Skalmar pragnie być podziwiany i traktowany z uznaniem przez tłumy ludzi. To jego największe marzenie. Jednak pomija fakt, że w jego przypadku wymaga to sukcesu, a co za tym idzie, ponadprzeciętności, wyspecjalizowania, bycia wybitnym w danej dziedzinie. Natomiast Skalmar jest przeciętny, o ile to nie za duże słowo, we wszystkim co robi. Zamiast próbować doskonalić się w jednym zajęciu, chce być człowiekiem orkiestrą. Aktorem, muzykiem, tancerzem, malarzem, rzeźbiarzem, nauczycielem. Problem polega na tym, że nie umie w ten sposób funkcjonować i we wszystkim, czego się dotyka, jest równie beznadziejny. Skalmar nie potrafi dokonać wyboru. Nie jest w stanie wziąć na siebie ciężaru odpowiedzialności i ryzyka wynikającego z poświęcenia dla konkretnej dziedziny. A co Skalmar potrafi robić dobrze? Ma dość nietypowy i bogaty zasób słownictwa, a do tego potrafi dość trafnie diagnozować zjawiska z jego otoczenia. Dlaczego więc nie pragnie zostać publicystą czy pisarzem, skoro tutaj realnie mógłby coś zdziałać? Zamiast tego z uporem maniaka dąży do sławy i popularności w dziedzinie, do której się nie nadaje. To mniej więcej tak, jakby ktoś o niskim wzroście, krótkim zasięgu ramion i małych dłoniach chciał zostać koszykarzem w NBA. Pojedyncze przypadki się zdarzają, jednak nie widzimy setek osób, którym to wyszło. Bo w życiu każdego przychodzi moment weryfikacji, czy obrana ścieżka jest odpowiednia i właściwa, czy jest zgodna z naturalnymi predyspozycjami. Jeśli wszelkie przesłanki wskazują, że ktoś się minął z powołaniem, to po prostu zmienia swoje życie. Skalmar tego nie potrafi, bo brak mu samoświadomości. Żyje ze sztucznym, wykreowanym obrazem siebie, wypierając jednocześnie prawdę o sobie samym i to jest podstawowy powód, dla którego przegrał życie. Świetnie to widać na podstawie jego relacji ze Skalmirem. Skalmir to całkowite przeciwieństwo Skalmara. Człowiek sukcesu, bogaty, pozornie radosny, otaczający się przyjaciółmi, prowadzący wystawny styl życia. Co ciekawe, chodzili razem do klasy za młodu i już wtedy nie darzyli się sympatią. A to wszystko przez to, że Skalmir spełniał swoje cele za pomocą marzeń i ambicji Skalmara. Tak tworzył rzeczywistość wokół, że to jego uważano za wybitnego klarnecistę, człowieka, który ma przyjaciół i ogólnie za lepszą wersję naszego smutnego, mackowatego stwora. Może to była prawda, a może jedna wielka mistyfikacja? Zajrzyj do odcinka Skalmir to wielki oszust i sam się przekonaj, wracając jednak do głównego wątku. Pokazanie tych postaci na zasadzie kontrastu daje ciekawe wnioski. Wychodzi na to, że Skalmar mógłby być osobą lubianą i szanowaną, gdyby zmienił swoje usposobienie albo posiadał pieniądze. W każdym razie Skalmar zazdrości pięknego życia swojemu wrogowi i nie potrafi pogodzić się z faktem, że to nie do niego owe życie należy. Być może to też jest powodem ciągłych niepowodzeń Skalmara. Motywacją Skalmara do osiągnięcia sukcesu wydaje się być jedynie to, aby zyskać bogactwo i większe poważanie od swojego największego wroga. Zwróć uwagę, jak z jednej strony Skalmar ma wybujałe ego, poczucie przewagi nad innymi i jak gardzi resztą bohaterów, a z drugiej strony, kiedy tylko pojawia się w okolicy Skalmir, czyli ktoś, kto faktycznie sprawia wrażenie człowieka sukcesu, to nasz smutny bohater od razu mięknie. Staje się ofiarą losu i przegrywę. Znowu błędnie diagnozuje siebie. Myśli, że za sprawą swojego stylu życia ma jakąś realną przewagę nad innymi, a tak naprawdę wystarczy obudzić jeden koszmar z młodości,
śmierci, nieprzepracowaną traumę w postaci Skalmira i Skalmar staje się nikim. Staje się cieniem samego siebie. Kolejnym aspektem jest fakt, że Skalmar w zasadzie nie ma przyjaciół. Jest samotny i chyba jednak trochę nierozumiany przez społeczeństwo. Teraz można się zastanawiać, czy to przez to, że unosi się dumą i ludzie go po prostu nie lubią za taką wyniosłość, czy może jednak za tym potężnym ego skrywają się pewne kompleksy, jak chociażby brak umiejętności interpersonalnych czy nieatrakcyjny wygląd. A kiedy już ktoś go akceptuje takim, jakim jest, bezwarunkowo po prostu lubi, jak chociażby SpongeBob czy Patryk, to Skalmar czuje się z tym niekomfortowo i nie potrafi sobie poradzić. Wręcz celowo ich do siebie zniechęca bardziej, zamiast spróbować dać się polubić. Dopiero kiedy Skalmar ma okazję posmakować życia bez denerwujących go istot, to zaczyna rozumieć, że czegoś mu brakuje. Jest taki odcinek zatytułowany Squidville, w którym Skalmar trafia do swoistego kalmarowego getta. Osiedla, gdzie mieszkają tylko kalmary. I o ile na początku mu się to niezmiernie podoba, o tyle z czasem czynności, które do tej pory uwielbiał wykonywać, zaczynają go nużyć. Nawet granie na klarnecie nie sprawia już takiej radości. Rzeczywistość staje się rutynowa, pusta i pozbawiona elementu zaskoczenia. Do tego stopnia mu to nie odpowiada, że Skalmar sam przejmuje rolę, jaką do tej pory mieli w jego życiu SpongeBob i Patryk. Zaczyna burzyć zastany ład i porządek, wprowadzać odrobinę chaosu i fantazji. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że Skalmar potrzebuje tych wszystkich denerwujących go osób, potrzebuje nudnej pracy i nad wyraz spokojnego życia, bo tylko wtedy może być w pełni sobą, czyli skrajnym malkontentem. To jego strefa komfortu, bo tylko żyjąc w bikini dolnym, żyjąc pomiędzy Patrykiem a SpongeBobem, może myśleć, że jest wyjątkową jednostką i ma nad pozostałymi przewagę. W każdych innych okolicznościach jego duma i ego są zagrożone i wychodzi z niego życiowy przegry. Powraca tutaj wątek omawianej wcześniej samoświadomości, a raczej jej braku. Wszystko w życiu Skalmara jest tak naprawdę inne, niż mu się wydaje. Wykreował sobie fałszywą wizję świata, w której uczestniczy. Tylko w bikini dolnym może uważać się za świetnego klarnecistę, bo wokół niego nie ma nikogo, kto grałby na tym instrumencie, więc nie ma konkurencji. Podobnie jak nie ma osób o tak wyrafinowanym, cokolwiek w tym przypadku to znaczy, podejściu do sztuki. To wszystko rodzi w Skalmarze frustrację, że świat go nie rozumie, ale tak naprawdę tylko tam może czuć się dobrze. Skalmar marzy o byciu artystą, zostaniu wykładowcą muzyki i o tym, żeby ludzie go podziwiali. Ale tak naprawdę za co mają go podziwiać? Za podejmowanie błędnych decyzji? Za nieumiejętność w określaniu swoich słabych oraz mocnych stron? To tylko wierzchołek góry lodowej w toksycznych zachowaniach tego bohatera. Pomimo tego, że sam sobą niewiele reprezentuje, to potrafi tylko chodzić i narzekać na wszystko. W czwartym odcinku czwartego sezonu widać jednak, jak bardzo Skalmar jest zdesperowany i pragnie sukcesu. Nasz mackowy stwór bierze udział w grze na automacie losującym zabawki i przegrywa za każdym razem. Pomimo ogromnego skupienia i wysiłku intelektualnego, nie jest w stanie wylosować żadnej maskotki. Tymczasem SpongeBob bez najmniejszego trudu wyciąga pluszaka za pluszakiem. Skalmar przegrał wszystkie swoje oszczędności co do grosza. A w momencie, kiedy SpongeBob zdradził mu technikę i Pan Maruda w końcu wygrał, to jego ego znowu dało o sobie znać. Ironicznym jest fakt, że ową tajną techniką na zwycięstwo było zamknięcie oczu i zaufanie intuicji. Skalmar nigdy jej nie ufał. Nigdy nie czuł, nie wiedział czego chciał i nie rozumiał dobrze sam siebie. Właśnie to jest jego największy problem. Największa przyczyna tego, że przegrał życie. Najlepszym podsumowaniem tej postaci będzie moment, w którym Skalmar składa kwiaty na pewnym nagrobku. Zapytasz, jaki napis widnieje na tablicy upamiętniającej? Tu leżą skalmarowe nadzieje i marzenia. Zostały pochowane i zasypane ziemią i już prawdopodobnie nigdy nie ujrzą światła dziennego. Jeśli chcesz zobaczyć więcej analiz postaci i dzieł kultury pod kątem psychologiczno-społecznym, to wpadnij na kanał Nie Wiem, Ale Się Dowiem i zerknij na playlistę popkulturową. Zachęcam do obejrzenia i oczywiście zostawienia subskrypcji.